Dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na waszego ulubionego daily vloga. Mam nadzieję, że będzie ulubiony i że będziemy się fajnie bawić. Co dzisiaj mamy? No nieważne, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia, jest środek tygodnia. Środek tygodnia to środa, ale mniejsza o to. Ważniejsze jest, jakie są plany na dzisiaj, a tych też za bardzo nie ma. Plany domowe, mam kilka rzeczy tutaj do porobienia, więc porobię z wami. Mam nadzieję, że czymś was zainteresuje, no i przede wszystkim, że sobie porozmawiamy, bo po to te daily vlogi są, żeby poruszyć bieżące, aktualne informacje z mojego życia oraz świata. Powiem wam, że właśnie dzisiaj jest dzień niewychodny, a mi się już tak chce wychodzić. No a jeszcze dzisiaj napruszyło śniegu, więc jest tak trochę zimno-śniegowo-zimowo, ale ja już od jakiegoś czasu taki leciutki powiew wiosny z niektórych stron czuję. Ja szczerą mam nadzieję, że na wiosnę już nas po prostu wypuszczą z domu, bo mi się tak chce wychodzić. Ostatnio też często wychodziłam, bo a tu coś załatwić, a tu coś zrobić i tak dalej, i tak dalej. No już mi się chce, gdzieś bym pojechała. Kot się skichał, nawet nie wiedziałam, że tu jest kot. Gdzieś jest. Tak na 3 dni gdzieś bym wyskoczyła, ale nawet do knajpy bym wyszła i tak dalej. Tak już naprawdę, już mam takie pragnienie. Jak ta wiosna nadejdzie, to o, jest kot. To pragnienie jeszcze bardziej urośnie, ale dzisiaj pewnie tylko, może saneczki, o, wyjdziemy sobie z Hanią na pewno na dwór, jeżeli ten śnieg dotrwa do południa, to saneczki. A teraz jeszcze ogarniam wasze komentarze na Instagramie i pod najnowszym filmem, czyli pod wczorajszym filmem z gadżetami domowymi, ogarnę to, no i będę się zabierać za ćwiczenia, także przywitałam się i widzimy się jeszcze dziś na pewno nie jeden, nie 5 razy więcej. Czekaj. No idź sama, bo ja nie mam ręki, wiesz? Ale nie tak! Nie tak, matko kochana, ona nie chce. Hanka sobie zrobiła przystanek. No kto to jest? Cici. Ogon? Hania nie umie powiedzieć szogon, więc mówię tak trochę ogon. Ej, a to jest twoja piłka, co wczoraj jej szukałyśmy. Poczekaj, muszę wszystko położyć. Zobacz. Widzisz? Pika. Powiedz ładnie, piłka. No już tam więcej nic nie ma. Piłka. Twoja? 5, 8. Dobra, wchodź do góry, tylko ten. Trzymaj się teraz. 5, 8. Chodź, idziemy ćwiczyć, szybko. 8. 5, 3. Czego zostawiłam cały dobytek. Idź sama, ja zejdę jeszcze raz, no. Piłkę. Spadnie ci. No właśnie, zamykam i złażę po to, co zapomniałam. A w ogóle to przy okazji wam pokażę. Może ktoś pamięta, kiedyś, jakiś czas temu dostałam od mamy takiego trochę marnego skrzydło kwiata, który tak trochę zaniemagał. I zobaczcie, już ci pomagam. I już. Co? Boi. O nie, daj pocałuję. Teraz ty pocałuj. No, świetnie. Zaniemagał w każdym razie. I tak, no średnio, średnio było. Znowu? Ała, boli? To pocałuj. No, i spokój. Pocałunek działa na wszystko. W każdym razie, zobaczcie, tyle nowych liści mu przybyło. I żyje całkiem dobrze. No właśnie u nas na szczęście pocałunek działa na większość przypadków. Czasem musi pocałować cała rodzina, mama, tata, dziecko, wszyscy, ale ból przechodzi, uśmierza, to najważniejsze. Szkoda, że u dorosłych to tak nie działa. W każdym razie ja już w stroju przebrana i będę ćwiczyć, a Hania tutaj rozwaliła wszystko i będzie się pięknie bawić. Aha, mu się tu po swojemu, tę szafkę opróżni, tam się pochowa. Jest trochę sprzątania po tym, po takich ćwiczeniach, ale najważniejsze, o, że zabawa przednia i udana. Dobra, zakładam buty. A jak pociąg robi? Pociąg. A jak robi? Jak jedzie? Ciu! Ciu, ciu! Ciu, ciu! O, ludu złoty! Już patrzeć jak idziesz, pokaż ten pociąg. Daj ci pomogę. Pociąg. A jak pociąg robi, chcę wiedzieć. O nie. O nie, ale pociąg robi ciu, ciu. Tak? Jak to robi? Ciu, ciu, ciu. Mam pociąg, robisz, że będzie co łza. No to już ci zrobiłam to.
Masz. Pociąg. No, pociąg, pociąg. Ćwiczymy. Trening zrobiony. Dziękuję. Idę się myć i ogarnąć jakieś śniadanie. Co mu pokazujesz? O, dałaś mu swojego misia? A dasz mu też króliczka? Gdzie masz króliczkę? Kic, kic. Czego nie chcesz kic, kic? Miałyśmy schodzić na dół, a tu przystanek długi. Na dół, no. A tu długi przystanek się zapowiada, widzę. Czy chyba wiesz co, nie chcę z tobą bawić, coś mi się zdaje. Masz ogólnie, przytul się. Jak ty na niego mówisz? Ogon? Ogon. 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 Tam ma ogon, no. Kili, 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 kili. A gdzie ma wąsiki? Tylko nie dotykaj, pokaż, nie? Kiki. Wąsiki, tak? Powiedz, łąkiki. Mama nie ma wąsików, już nie wymyślaj. Ty też nie masz wąsików, tylko jak coś zjesz. Jesteś brudna, to masz wąsiki. Dobra. Ale piękne słońce wyszło, tak tu fajnie jasno się zrobiło, ale w związku z tym nie wiem, czy coś z tego śniegu. Coś z tobą? Zgubiłam łańcuch. Czy coś, zaraz ci pomogę. Czy coś z tego śniegu zostanie? Ale ja się zabieram za makijaż, zaraz coś wyszukam, może coś nowego sobie przetestujemy. To jest dobra okazja, tylko najpierw jej pomogę. Wykańczam już, słuchajcie, puder z Vibo. Nie było jak się do niego dostać, chciałam zerwać tę gąbeczkę. I to już chyba dzisiaj nasze ostatnie razy, albo przedostatnie. Więc ja i teraz mogę wsadzić całą gąbkę i wykorzystać do ostatniego puszka. Ale fakt faktem, jak przesiewał właśnie przez tę siateczkę, to on był taki fajny, super zmielony, a teraz ma jakieś takie grudeczki. Ta siateczka pełni jednak funkcję. Dzień dobry pani. Będzie. Będziesz się malować ze mną tym pędzlem? Pani, pani. 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 Pani Hania? Dzieci. Jak? Nie moje. Nie twoje, a czyje? Będzel. Coś z tego. Kilka dni temu dostałam przesyłkę od Maybelline, w której była nowa maskara Sky High, Sensational, która ponoć bije rekordy popularności na TikToku. Mówię ponoć, bo nie mam TikToka. Ale dowiedziałam się z Instagrama, że tak właśnie jest. I ją już testowałam na Instagramie. Dzisiaj będę jej używać drugi raz, to wam pokażę efekt. Ale w przesyłce była też taka kredka, czy to jest pigment pencil, tak. Tattoo brow. Do 36 godzin, słuchajcie, ma się trzymać. Mi generalnie produkty do brwi długo się trzymają. Czy ja potrzebuję, żeby mi się coś trzymało aż 36 godzin? Jeżeli to zostanie po demakijażu, no ciekawa jestem, ciekawa. Pamiętacie, kiedyś był z Maybelline ten taki tatuaż, to tak zastygało, a następnie zrywało się taką powłoczkę i to niby miało wytrzymywać długo, ale to było, miało dziwne kolory i generalnie nie spisywało się to aż tak, jak Maybelline nam obiecywało. Miało być pięknie, a wyszło jak zwykle. To jest po prostu zwykła kredka, ale wygląda na taką mega mokrą. Dobra, zobaczmy. Mam nadzieję, że krzywdy sobie nie zrobię. Ona jest też dość gruba, więc nie wiem, czy nie użyję sobie czegoś cienkiego przy okazji. Czy to ma jakiś kolor? Coś jakoś się boję, że to mi zostanie na 36 godzin. Nie ma tutaj żadnego koloru, ale mam wrażenie, że na mnie jest trochę za ciemny. Ale może jak pojawi się dalszy makijaż, to będzie lepiej. I jest tak gruba, że ja na pewno muszę użyć czegoś cienkiego tutaj do końcówek. Nie, no jest ciemna, zobaczcie. Jakaś... Nie, coś jakoś jej nie ufam. Ale faktycznie... Ciężko to zmyć. Narysowałam sobie tutaj kawałek. Tak tre, tre, tre. I nie schodzi. You are the solution.
coś tutaj zmalowałam na szybko, ale nie do końca mi się te brwi podobają. Wydaje mi się, że one są zbyt intensywne, ale bardzo fajny błyszczyk za to mam i ostatnio go testuję, w sensie noszę, że tak powiedzmy, bo już go przetestowałam, bo jest fajny. Lip Sensational z Vibo. Mówiłam wam ostatnio, że wolę takie lżejsze produkty, zwłaszcza na co dzień, i nawet błyszczyki z dodatkiem kwasu hialuronowego, zwiększa objętość. No nie wiem, czy tak zwiększa objętość, ale naprawdę ładnie wygląda i się nie klei. Ma taki delikatny kolor. Wszystko się tu zgadza. Oczywiście jest w ogóle nietrwałe, nie? No bo jak to błyszczyk. Ale jak ktoś też polubił takie lekkie wykończenia, ostatnio to polecam. Dobra, teraz Sky High, która na maksa wydłuża i robi dużo cienkich rzęs. Nie dodaje takiej objętości, ale wygląda naprawdę ciekawie i zapowiada się obiecująco. Zaraz wam pokażę, jak to się prezentuje. Mówię, że się zapowiada obiecująco, bo ja nigdy nie lubię maskar tak bezpośrednio po otwarciu. Zawsze u mnie sobie muszą trochę poleżeć i wtedy osiągają apogeum swoich możliwości. Więc właśnie zobaczymy, co będzie na przykład za tydzień albo za dwa. Ale na razie dobrze rokuje. O! I tak się prezentuje maskara przy trzech warstwach, to zawsze lepiej widać. Kichnę, nie kichnę? Nie kichnę. Przy tym, jak nie ma pomalowanej powieki, ale dzisiaj mówię, a coś tam sobie maźnę, bo już sobie dawno nic nie maziałam cieniami. I nie wiem co, nie wiem, która jest godzina. Kawki bym się napiła i zaraz będzie Hani drzemka. Także tak. I dzisiaj czy mam dużo rzeczy do zrobienia? Jutro mam strasznie dużo, a dzisiaj nie planuję sobie bardzo dużo na dni, kiedy nagrywam vloga, dlatego że mam po prostu więcej pogadać i donikąd się nie spieszyć. A, już wiem, co mam zrobić. Dobra. Dobra, ale kilka rzeczy mam tu do zrobienia, także działam i widzimy się za niedługo. Od trzech dni, jak nie więcej, nie, chyba w poniedziałek przyszłam, leży paczka, taka z ciuchami, fajna, do rozpakowania, ale mam taki, tyle mi przybyło rzeczy ostatnio, bo im jest dużo ciuchów, że stwierdziłam, że najpierw chyba trzeba by posprzątać w szafie, zanim kolejne rzeczy tam wejdą, więc może dzisiaj to zrobię, ale mam wrażenie, że bardzo często w vlogu jest jakieś sprzątanie. Zawsze jest sprzątanie, bo sprzątanie w domu jest zawsze, ale sprzątanie szafy też jest często. No ale muszę to zrobić i muszę jakąś taką wyprzedaż z szafy zrobić i trochę oddać. Te spodnie ostatnio mi się udało uprzątnąć, więc może trochę to ogarnę, ale najpierw kawa. Mam kawę i mam paczkę, więc no po prostu trzeba przymierzyć te rzeczy. Lemoniadę to jest polska marka, od której mam na przykład tę taką różową sukienkę, którą uwielbiacie, ja zresztą też. Tą taką zwiewną, fajną w kwiatki. No i tutaj mam chyba trzy rzeczy, chyba że jeszcze coś więcej. Zobaczmy i sprawdźmy. Ale tu jest duży koc zniżkowy, bo jest aż minus 25% na wszystko. Także panna Joanna make-up. Także łapcie jak chcecie. Ja mam taką bardziej wyjściową sukienkę, takie kimono wiązane. Sukienkę dresową, taką bluzę, ale sukienkę właśnie. I wielki, piękny sweter. Dobra. Przymierzmy. Już będę to mierzyła tak jak jestem, nie będę biegała się przebierać, bo na pewno to też zobaczycie w jakichś tam stylizacjach albo postach na Instagramie. Pierwszy jest właśnie ten sweter i on ma taki przedłużany tył i tutaj taki piękny warkocz do jeansów, do t-shirtu białego na przykład, do jakiegoś topu na wiosnę. Będzie super teraz zimą też, ale na wiosnę sam ten sweter. A ta sukienka jest genialna. Ja mam w rozmiarze M, idealna, super miła, fajnie uszyta, wygląda ekstra, ma odpowiednią długość, bo jest, zobaczcie, przed kolano. Tutaj jeszcze ma kieszeń, czy to otropka? Nie, ma kieszeń kangurka. Bardzo fajnie to wygląda, jest bardzo miłe. Czarne rajstopy, albo nawet leginsy, jakiś wygodny but, albo kozaczek, albo coś. No super taka na co dzień, z takim dużym kapturem. I ostatnia jest ta sukienka la kimono. Tutaj też przedkolano z rozcięciem. No i właśnie tu ma taką zakładkę a la kimono, ale to nie zakłada się jak kimono, bo ona jest tutaj zszyta. Tak się prezentuje w kwiaty. Też to jest taka, wydaje mi się, elegancka, ale równie dobrze może być codzienna propozycja. Także trzecia sukienka. I ja też mam w rozmiarze M. Fajnie to wygląda. Powiem wam, że w spodniach to mi się tak przejrzyście zrobiło po tym filmie. Jestem zadowolona. Tu mam jeszcze dresy, bluzy po domu. Strasznie tego wszystkiego dużo. Perfumy,
bo I'm the biggest fan, i torebki. I tak się zastanawiam. Ja tak dawno nie zmieniałam torebki, chodzę w kółko w jednej. Ale w sumie chyba zima i pandemia nie sprzyjają jakoś bardzo zmienianiu torebek, chociaż ja już mam na oku. Tak dawno nie kupiłam sobie żadnej torebki. Ostatnia to była właśnie ta Alma Bibi, w której chodzę cały czas. I ona została mi przywieziona, jak mam w ciąży. Także już chyba czas na nową torebkę. Ale myślę, że to jeszcze trochę. Bo chciałabym ją sobie sama kupić, jak pojedziemy na przykład do Dublina na zakupy. A kiedy pojedziemy do Dublina na zakupy, nie wiadomo. Mam nadzieję, że w tym roku i tak dalej, i tak dalej. Tak, także mam 9 torebek i nie sądzę, żebym przekroczyła dyszkę. Jak będę coś kupować, to myślę, że coś będę sprzedawać, oddawać. Niech to tak zostanie. 10 torebek to jest optymalna liczba. Chociaż kiedyś miałam i 50, ale wiecie, miałam tego, miałam. No i kto to kiedy jest w czasie... Pandemia też pod tym względem zweryfikowała wiele rzeczy. Wcale to jest miłe i przyjemne, ale wcale nie takie potrzebne. Dobra, ogarnę tutaj te spodeneczki. Największy problem jest taki, że tu jest mi bardzo wąsko i tu leżą ciuchy. Tu jest jeszcze trochę miejsca. Dobra, zostawiamy to wszystko pół drogi i idziemy na dół na obiad. Hania już zjadła. Winogronko, powiedz co chcesz. Pokaż. Pokaż miseczkę. Tu pokaż. Co? Winogronko? Ko? No to idziemy. Na ko. Ej, na dół. O, widzicie, tu jest... Ale tu już coś wybrałam na sprzedaż. Coś. Albo do oddania. No, powiem wam szczerze, tak jak tu sobie szczerze rozmawiamy, że bardzo mi się nie chce iść na dwór, ale wiem, że Hania chce, więc po prostu się zbieram i ja już czekam na dzień, kiedy tak jak stoimy, bez żadnych butów, kombinezonów, pod spodu kalesonów, czapek, kurtek i kurde, nie zniosłam czapki właśnie. Bez tego będzie można po prostu otworzyć drzwi i wyjść. To jest mój absolutnie upragniony moment wiosny, ale plusem jest to, że jest 15:20 i możemy jeszcze wyjść, bo tak zawsze o 15 najpóźniej, bo już się później szybko robiło ciemno, a teraz jest tak do 16 widno, także na pół godzinki chociaż sobie wyjdziemy. Ale wiecie, ubierania jest dosłownie tyle, co łażenia po dworze, bo już zaraz zimno i trzeba wracać, ale takie pół godziny dobrze nam obu zrobi. No idziemy. 15:30, zobaczcie jeszcze jak jasno. Myślę, że właśnie tak pół godziny będziemy i jeszcze przez ten cały czas będzie jasno. No bardzo mnie to cieszy. Hania znalazła jedną, jedyną w okolicy kałużę. No dobra, nie. I już mi skóra cierpnie, no ale co? Dzieckiem jest. Jak będzie starosła w naszym wieku, to już nie będzie skakać różowymi uksami po kałużach z błotem. Gwarantuję wam to. Ale mówiłam właśnie, że może pójdziemy później, czyli teraz na sanki. A jak widać, po śniegu nie zostało absolutnie nic. Przyświeciło lekko słońce i wszystko, co w nocy napadało, to stopniało. Teraz rękawiczki są w tym błocie. Chodź, Haneczko, proszę cię. Chodź, szybko! Szybko! No dobrze, jestem zadowolona, bo coś tutaj się udało wyselekcjonować. Ten sweter na przykład już ma swoje lata i już wygląda. O! Widzicie, jak wygląda, co on robi w mojej szafie. Mam tysiąc innych. Tu są też rzeczy, które już gdzieś tam z nich wyrosłam. O, ten sweter jest piękny. Ale wyrosłam z niego. Po prostu jest za duży. Tu jakieś koszulki już też takie schodzone. Także kilka rzeczy się udało. Tu też jakieś coś
co ma 100 lat, a kilka rzeczy pewnie wrzucę, mam taki, zaraz wam pokażę, Instagram sobie założyłam. Tutaj fajna bluza z Vansa, ale ona ma chyba w ogóle jakiś rozmiar XL i nie chcę mi się jej mieć. Mam inne, które bardziej na mnie pasują. Ta kurtka chyba dorosłam do tego, że ona jest super, ale nie byłam w niej ani razu i pewnie nie będę, więc po prostu może takie rzeczy sprzedam. Tę koszulkę bardzo lubię, ale ona też jest duża. Jeszcze nie wiem, czy pomierzę. Zniosę sobie to na dół do pokoju i jak przyjdzie co do czego, to zmierzę i postanowię coś. No, ale takie spore pudełko. Zadowolona jestem. Mam taki Instagram, Panna Joanna Sale. I tu sobie po prostu raz na jakiś czas, czasami wrzucam rzeczy. Nic nie ma tutaj na razie. No, także możecie tam zajrzeć, to pewnie coś się pojawi. Zobaczymy, ale to pewnie dopiero w przyszłym tygodniu. Słuchajcie, uważam, że wynik jest całkiem niezły. Tu mam rzeczy do sprzedania, także za niedługo jakoś je wystawię. Z tymi spodniami jeszcze nie wiem co, bo nie wiem, może sobie obetnę nogawki, chociaż nie przepadam za takimi. Zawsze takie obcinane nogawki, mam wrażenie, że wyglądają dużo gorzej niż takie kupne, krótkie spodenki. No ale zobaczymy, pomyślę. I jeszcze tutaj mam jedną małą kubeczkę. A to mam ciuchy albo do kontenera, albo do gdzieś tam dla jakiejś kuzynki, albo na tak zwane czyściwo. Także ogólnie taka gromadka się uzbierała. I znalazłam jeszcze tutaj, mam dwie podkładki, bo mówiłam wam, że bardzo chcę te z IKEA, zamówiłam 6 i jakoś tak mi się za dużo wydaje te 6. Położyłam sobie 4 na stole, zaraz wam pokażę. No i w sumie zamówiłam ze strony IKEA i jak zamawiałam tylko te podkładki, to przesyłka wynosiła 12 zł. I była do paczkomatu, bo tam wcześniej były jakieś takie opcje typu 45 zł. Dostawa z najbliższego sklepu. 6 podstawek, a 45 zł za przesyłkę. No bez sens totalny. Także idę wam pokazać stół i idę do góry, bo tam Hania się już chyba kąpi, muszę jeszcze pranie powiesić. Jakieś takie pierdółki. Zobaczcie, tak wyglądają te podkładeczki na stole. No i tak wygląda 4. Mi się wydaje, że 4 to jest w zupełności wystarczające. A tak wygląda 6 i mam wrażenie, że to jest za dużo. Ale zostawię je sobie oczywiście, może jak goście przyjdą, czy coś w tym stylu. Ale dajcie znać, 4 czy 6? Moim zdaniem 4. Zdecydowanie lepiej. Dobra, bo już mi ta bateria mruga, to już idę do góry. O, tak jakoś niezatłoczona wersja jest lepsza dla mnie. A jeszcze będąc w temacie podkładek, to dywan tutaj wjechał. Pokazywałam na Instastory. Póki co nie jest tak źle, ale no jednak coś tu zawsze jest. Jeszcze nie ma tygodnia, nie ma chlewiku strasznego. No ale, no zobaczymy. Zobaczymy, jest milutko i fajniutko, odkurzacz już tu jeździł. No coś tam pozostawia jakieś pojedyncze, ale było tu brudno bardzo. A ja już zmywam makijaż i oczywiście jak kładłam Hanię, to sobie wymyślałam, co ja będę do was mówiła. Nie, tam się zastanawiałam, co jak to powiedzieć. I miałam jakieś pomysły, a teraz już nie mam. Uciekły, już taka godzina. Ale chcę zobaczyć, czy moje brwi wytrwają do makijaż. 36 godzin to pewnie wiecie, by wytrwały bez demakijażu, ale nie mam zamiaru najmniejszego nosić makijażu przez najbliższe w ogóle w życiu. Przez 36 godzin. No może się tak kiedyś zdarzyć, wiadomo. Różne są sytuacje, ale to nie teraz. Ej, słuchajcie, mamy problem. Mam ewidentnie odbarwioną skórę, bo pamiętacie, tutaj nie pomalowałam, pomalowałam jakąś inną kredką. Ale schodzi. Ale jednak zobaczcie, trzeba potrzeć, więc jeżeli szukacie czegoś bardzo, bardzo trwałego, to myślę, że to może być ciekawe, ale dla mnie to było za grube i chyba za mocne kolorystycznie. O.
Ja już zaraz się idę położyć, albo obejrzymy serial, oglądamy dalej The Crown, powoli nam idzie, ale my się do nikąd nie spieszymy. Poza tym oglądamy tylko jak wspólnie mamy czas, a to są takie momenty do wyłapania. Nie zawsze się to zdarza, bardziej bliżej weekendu. Kończymy trzeci sezon, także jakoś tam idzie. I ona też jest też tak, mówiłam o tym na Instagramie, że każdy ma też swój serial. Każdy lubi co innego, wiecie. No tak, no każdy lubi co innego. Ja na razie nie mam, bo skończyłam oglądać Bridgertonów, którzy byli dziwni. Momentami bardzo, momentami mi się nie podobali, ale byli tak wciągający, że szybko obejrzałam cały ten sezon. No i teraz szukam po prostu nowego serialu, ale na razie mam jakoś tak sporo rzeczy do zrobienia, że nawet nie mam czasu sobie znaleźć porządnie, ale pewnie przy weekendzie coś tam sobie zacznę i ogarnę. Dobra, aha, jeszcze czyta, aha, albo The Crown, albo książkę, bo też zaczęłam czytać, albo wróciłam do czytania. Czytam Drwala Witkowskiego. Jest w porządku, czasami przeczytam 5 stron, a czasami 25. Różnie mi to idzie, a czasami nic. Ale ogólnie książka leży i po nią sięga, także jestem z tego obrotu spraw zadowolona. Ogólnie jestem z tego roku bardzo zadowolona, bo dopiero miesiąc, a ja już zrobiłam milion rzeczy, które odwlekałam. Niektóre nawet latami. Dobrze mi idzie, dobrze, produktywny rok. I ja, słuchajcie, robię rzeczy, póki trzeba siedzieć w domu, to takie jakieś papierologiczno-domowe. Ja mam nadzieję, że za niedługo te domy opuścimy, ale prognozy z tego, co mi wiadomo, są średnie. No ale co zrobić? Jakoś trzeba żyć, nie? Mi tam humor dopisuje, więc to najważniejsze. Dobra, ja już się zmywam i się żegnam z wami. I dziękuję za dzisiejszy dzień.